Cześć wszystkim! Dziś porozmawiamy o jednych z najczęstszych błędów w instalacjach Windows 11. Jakie są błędy, dlaczego występują i jak je naprawić? Podczas instalacji systemu operacyjnego występują wszelkiego rodzaju błędy. Istnieje wiele ich wariantów, więc skupmy się na najczęstszych i istotnych specjalnie dla systemu Windows 11. Ale przed tym jak zacząć, czekam na subskrypcję. Istnieje wiele powodów, dla których możecie otrzymać komunikat o błędzie podczas instalacji systemu Windows, ale powszechnie błędy mogą być naprawione za pomocą kilku rzeczy, które możecie zrobić sami. Ale najpierw upewnijcie się, że wasz komputer spełnia wymagania dotyczące instalacji systemu Windows 11. Ponieważ błąd zgodności z PK jest najczęstszym i najczęściej występującym. System operacyjny oficjalnie wymaga producentów Intel 8 generacji lub nowszych 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci masowej, TPM2, UEFI i Secure Boot. Ale mamy już szczegółowy film o tym, jak zainstalować system operacyjny bez TPM i Secure Boot. Jeśli chcecie odzyskać usunięte dane, wyświetlić lub przywrócić wyczyszczoną historię przeglądarki internetowej, Hetman Software pomoże Wam w tym. Kliknijcie na link zapisu, pobierzcie i zainstalujcie potrzebny program, bezpłatnie uruchomcie analizę dysku. Programy te wyświetlają dane dostępne do odzyskiwania i można je przeglądać oraz zwracać. Na naszym kanale i na naszym blogu znajdziecie rozwiązanie każdego problemu, począwszy od instalacji systemu, jego konfiguracji i korekty pojawiających się problemów i błędów, a skończywszy na optymizację urządzeń mobilnych. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Wasze pytania w komentarzach do klipów lub artykułów. Więc zaczynajmy. Instalacja systemu Windows 11 wymaga 64 GB lub więcej dostępnej pamięci masowej. Do pobierania aktualizacji i uruchamiania niektórych funkcji może być wymagane dodatkowe miejsce na dysku. Na kanale znajduje się filmik pokazujący, jak zainstalować Windows od zera. Niewystarczającą ilość miejsca na dysku to częsty błąd. System Windows 11 wymaga co najmniej 64 GB lub więcej. Jeśli więc spróbujecie zainstalować system na mniejszą partycję, otrzymacie błąd. I tak to rozpoczęliśmy instalację systemu operacyjnego i po próbie określenia dysku, na którym zostanie zainstalowany Windows, dostaliśmy błąd. Nie udało się utworzyć nowej partycji lub znaleźć istniejącej partycji podczas instalacji systemu Windows. Powodem, dla którego nie udaje się utworzyć nową partycję, jest struktura partycji, którą macie już na dysku twardym lub SSD. Uniemożliwiają one utworzenie niezbędnych partycji systemowych. Dzieje się tak, jeśli wcześniej był tam zainstalowany system operacyjny. Oznacza je jako podstawową przywracanie i MSR – Microsoft Reserved Partition. Aby naprawić ten błąd, najpierw usuńcie wszystkie urządzenia z portów USB i powtórzcie instalację. Spróbujcie też usunąć pamięć USB, gdy pojawi się ten błąd, a następnie podłączcie ją z powrotem i kliknijcie Update. Jeśli to nie zadziała, to wykonajcie następujące czynności. Ale pamiętajcie, że ta metoda wymaże wszystkie dane na dysku. Kliknijcie lewym przyciskiem myszy na dowolną partycję na dysku twardym i kliknijcie Usuń. Ale lepiej jest usunąć wszystkie partycje z dysku zero. Ostrzeże nas, że ta partycja może zawierać ważne pliki lub aplikacje. Kliknijcie na OK. Następnie kliknijcie lewym przyciskiem myszy na nieprzydzielone miejsce i naciśnijcie dalej. Potem rozpocznie się instalacja systemu Windows. Istnieje również druga opcja, kiedy instalacja OS odbywa się na dysku, który wcześniej był przeznaczony do przechowywania danych, czyli musimy zmniejszyć partycję, aby zrobić miejsce na partycji systemowej. Jeśli jest tak, przejdźcie do menu instalacji. W menu ustawień naciśnijcie klawisze skrótu Shift plus F10. W wierszu poleceń wpiszcie Disk Part. Enter. Wprowadźcie objętość listy. Następnie wybierzcie Volumen i określcie nasz Volumen. Następnie wprowadźcie polecenia. Wyjdźcie z listy poleceń, wpiszcie Exit. Zamknijcie wiersz poleceń. W oknie wyboru partycji wybierzcie Uaktualnienie.
określenie partycji, dalej. Instalacja systemu operacyjnego będzie kompilowana, a na niewykorzystywanej przestrzeni zostaną utworzone partycje systemowe. Błędnie można zainstalować z systemu Windows na tym dysku. Wybrany dysk ma styl partycji GPT. W większości przypadków błąd jest spowodowany niezgodnościami sprzętowymi. Jednym z wymogów instalacji systemu Windows 11 jest to, że komputer musi być uruchomiony w trybie UEFI. Wcześniejsze wersje systemu operacyjnego nie miały tego warunku. MBR to starszy styl, który ma pewne ograniczenia. Nie więcej niż 4 partycje podstawowe, maksymalny rozmiar dysku 2 TB. I nadaje się tylko do systemu i sytuacji, w których chcecie zachowywać kompatybilność ze starszymi 32-bitowymi systemami operacyjnymi. GPT to nowy typ partycji, który usuwa te ograniczenia. Aby naprawić ten błąd, musimy zmienić typ Legacy na UEFI. Co musimy zrobić? Wyłącznie system. Gdy komputer jest włączony, naciśnijcie klawisze F2 i Delete, aby uruchomić BIOS. Jednak klawisze do wejścia do BIOS-u, jak i pozycje menu w BIOS-u mogą być różne. Przejdźcie do zakładki Boot, wybierzcie opcję Boot Mode i wciśnijcie Enter. Zmieńcie na Legacy Support to UEFI. Naciśnijcie klawisz F10, aby zapisać i wyjść z BIOS-u. Przejście z Legacy na UEFI może wymagać zmiany partycjowania dysku twardego na MBR na GPT. W tym przypadku musimy podczas instalacji nacisnąć Shift plus F10. Następnie wpiszcie Disk Part w wierszu poleceń i naciśnijcie Enter. Następnie należy wpisać List Disk. Wybierzcie ten dysk, który jest nam potrzebny. Wybierzcie dysk i wprowadźcie numer swojego dysku. Potem wpisujemy Clean, co spowoduje całkowicie wymazanie dysku. Następnie konwertujemy nasz dysk za pomocą po czym Exit. Teraz możemy przystąpić do instalacji systemu operacyjnego. Zdarza się, że system może wyświetlić błąd, Windows nie może zainstalować wymaganych plików z kodem błędu 0800702 5D. Aby to zrobić i naprawić, odłączcie wszystkie zewnętrzne nośniki, takie jak pendrive czy dyski zewnętrzne. Upewnijcie się, że dysk, na którym będziecie instalować system operacyjny, ma wystarczająco dużo miejsca. Jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca, instalator systemu operacyjnego wskaże ten problem. Być może trzeba będzie sformatować partycje, aby rozwinąć i rozwiązać problem, lub jeszcze lepiej usunąć wszystkie partycje, co usuwa wszystkie dane. Zajmijmy się po prostu instalacją. Zrobimy to jednak za pomocą wiersza poleceń. Cofnijcie o krok i uderzcie w Shift plus F10. Wpiszcie Disk Part. Następnie wylistujcie dysk, aby uzyskać numer dysku. Następnie wybierzcie dysk i numer dysku. Następnie wpiszcie Clean. Wyjdźcie z wiersza poleceń za pomocą polecenia Exit. Przejdźcie do instalacji i kliknijcie Next. Potem instalacja powinna przebiegać normalnie. Czasami ten błąd może być związany z obrazem systemu operacyjnego, dlatego pobierzcie obraz systemu tylko z oficjalnej strony Microsoftu. Spróbujcie też zapisać obraz na innym pendrive. Jeśli ten błąd występuje podczas podłączenia bootowalnego dysku flash, możecie spróbować zmienić zwłaszcza USB z USB 2 na 3 lub odwrotnie. Co więc zrobić, gdy podczas instalacji napotkacie, że Windows nie może znaleźć dysku? Zasadniczo problem ten występuje na nowszych generacjach procesów Intela. Aby to obejść, trzeba będzie zainstalować sterownik Intel Rapid Storage Technology, a zrobimy to podczas procesu instalacji systemu operacyjnego. Pobierzcie sterownik do naszego modelu, wszystkie linki zostawię w opisie. Po pobraniu musimy rozpakować nasze sterowniki na nasz pendrive instalacyjny. Kliknijcie prawym przyciskiem myszy na plik. Następnie rozpakujcie wszystko i kliknijcie Wypnij. Następnie skopiujcie nasze foldery do pamięci USB. W menu instalacji systemu Windows, a konkretnie w sekcji, w której musimy wybrać ścieżkę, gdzie chcemy zainstalować system operacyjny, kliknijcie na funkcję załadowanie sterownika. OK. Ponownie kliknijcie na przycisk OK. Następnie klikamy na Browse i lokalizujemy nasz folder.
Додаю кришлями Intel RST, VMD і кліками ОК. По закінченню інсталяції стерівнику в Непенде Меднен висвітлив непровідливо. Якщо та метода не розв'яже проблему, можете вилучити уже Intel Volume Management Device. Варто відіти, що вилучення технології VMD спобудує, що наш комп'ютер не буде мук користати матеж рейд. Аби вилучити функцію VMD, належить вийти до біосу. Найчастішим способом вийти до біосу є втисніти клавіші F2 вже в вилученому лаптопі. Повищу до біосу натисніть клавіш F7 люб клікніть на закладки Advanced Mode. В меню Advanced виберіть пункт меню VMD Support. Зазначте опцію Enable VMD Controller і оставте її на Disable. Клікніть ОК. Запишіть конфігурацію, вийдіть з конфігурації на Chiscion з клавіш F10 і клікніть ОК. Можете втеді континувати нашу інсталяцію. Ото найчастіше бенди почас інсталяції системи Windows 11. Теоретично можливі сон теж інні варіанти, які зв'язані сон зі спшентом люб станом якогось конкретного комп'ютера. Якщо споткалісті ще з ктором з них, конічно дайте мені знать о них в коментажах. Та вшистко наразі. Дінькі за оглядання, субскрибуйте наш канал і наш телеграм-лінк в опіші. До побачення!